maile. Kto z nas nie otrzymał dzisiaj 50 maili niech podniesie rękę ale wydaje mi się że tych rąk będzie dość mało. Jeśli chodzi o wiadomości elektroniczne to niestety często opieramy się głównie na nich jeśli chodzi o komunikację czy z innymi członkami zespołu czy w ogóle o komunikację na zewnątrz. Podobno połowa maili otrzymywanych dziennie, standardowo jest to około 40 wiadomości, to jest spam. A co jeśli mamy wiele skrzynek e-mail, jak połączyć je w jedno? Jak sprawić, żeby te maile działały na naszą korzyść, żeby porządkowały się same, żeby same mówiły: hej, jestem spamem albo hej, jestem newsletterem. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam krótko o narzędziu które zmieniło na pewno moją pracę, a może nawet i życie. W sektorze 30 staramy się testować różne narzędzia i mówić o tym, z czego warto korzystać. Ja na moim przykładzie, na przetestowanym tak naprawdę organizmie mogę powiedzieć śmiało, że znalazłem odpowiedź na to, jak kilka skrzynek e-mailowych upchnąć w jedno narzędzie, łatwo się między nimi przełączać, a do tego ta skrzynka jest inteligentna, czyli potrafi odfiltrować trochę tych wiadomości i powiedzieć co jest newsletterem, co jest spamem, co jest ofertą, a Możemy też przełączać się między poszczególnymi skrzynkami. Zapisuje ona także te drafty, czyli wersje robocze, coś co możemy wykorzystać, przesiadając się na inne narzędzie. Ale co ważniejsze, mogę te wszystkie skrzynki zabrać ze sobą w. Telefonie komórkowym, a co jest dla mnie wyjątkowo ważne, bo skrzynki, które muszę mieć pod ręką, a które mogę mieć w kieszeni, są aż trzy i mogę dzięki temu być na bieżąco z tym, co się dzieje. Będąc w terenie, mogę odpowiadać na sygnały, które do mnie spływają. Co jeszcze o tych mailach można powiedzieć? No, często tracimy na nie za dużo czasu. Często nie sprawdzamy skrzynki wtedy, kiedy powinniśmy. Standardowo do kilkudziesięciu razy dziennie jesteśmy w stanie taką skrzynkę sprawdzać. A jeśli chodzi o maile, które wysyłane są na świecie w ciągu jednej minuty, to są setki milionów, dwieście milionów. Chociaż to dane, które pochodzą z jakiegoś czasu dawniejszego, więc pewnie to wszystko się, można powiedzieć, zaktualizowało albo pogorszyło. No bo po co komu tyle maili? Wielu z Was pewnie w tym momencie mówi, no dobrze, ale przecież możemy podłączać sobie skrzynki do Gmaila, możemy skonfigurować klienta poczty, tak? żeby wszystkie maile wpadały nam do jednego programu ale aplikacja o której chcę powiedzieć to aplikacja Spark zajmuje pierwsze miejsce na moim ekranie startowym telefonu także korzystam z niej często to jest aplikacja która była przede wszystkim bezproblemowa jeśli chodzi o podłączenie tych wszystkich skrzynek nie trzeba było grzebać w ustawieniach bo ona jest przeznaczona właśnie do tego to jest jej pierwsza funkcja podczas gdy mam wrażenie że jeśli chodzi o Gmail czy klienta pocztowego zawsze to podłączanie innych skrzynek pocztowych nie jest tym pierwszym celem, tym głównym priorytetem i tym de facto, po co powstało dane narzędzie. Wskoczmy więc w aplikację Spark. Jak widzicie, jest to pierwsza ikona, która jest tutaj na moim ekranie. Po wejściu w nią rzuca się w oczy przede wszystkim ten mały. Znacznik o tutaj. Co się stanie, kiedy my go wyłączymy? Nasza skrzynka staje się zwykłą skrzynką i mamy od góry do dołu wiadomości, które nas przychodziły. Kiedy włączamy ją, to jest Smart Inbox, który po prostu dzieli nam, filtruje tę skrzynkę na ludzi, tak jak widzimy w tej pierwszej części, na powiadomienia dotyczące na przykład takich związanych z dokumentami Google czy z Facebookiem. Potem mamy newslettery, pinsy, czyli. Przypięte wiadomości. Zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. I te wiadomości, które już e, widzieliśmy. Wygląda to bardzo fajnie. I może na początek zacznijmy od takiego managementu tych właśnie wiadomości. Przesuwając w lewo i w prawo, możemy bardzo łatwo te wiadomości, no właśnie, albo przypiąć, albo usunąć. Przypiąć, albo usunąć. Przypniemy i zobaczymy, co się stanie, a co jeśli w drugą stronę? Tutaj po prostu mamy już red, czyli przeczytana, albo wyrzucamy tę wiadomość do archiwum. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy piny, czyli przypięte wiadomości, możemy je także oczywiście odpiąć. Tylko, że wtedy trzeba pamiętać o tym, żeby zrobić je nieprzeczytanymi, jeśli faktycznie ich nie przeczytaliśmy. To narzędzie może synchronizować kilka skrzynek. Tak jak widzicie, ja mam tutaj aż trzy konta pocztowe, więc nie kłamałem, jeśli chodzi o to, co dzieje się z mailami i ze mną. Jesteśmy w takiej dość trudnej relacji. I tutaj mamy folder. Zanim przejdziemy do ustawień, pokażę Wam, że mamy tutaj i wysłane, i drafty piny. Archiwum, no i oczywiście kosz. To są wszystkie rzeczy, które są na wszystkich tych kontach, więc możemy ich używać tak naprawdę, no może niezamiennie, ale mamy wszystko w jednym miejscu. Ustawienia dotyczące konkretnych kont, na przykład mojego konta na Gmailu, mamy tutaj możliwość podłączenia kalendarza i stworzenia jakiejś drużyny. Jest tutaj już drużyna. I oto my. Mamy na razie jednego użytkownika, ale spróbujmy tutaj kogoś dodać dodamy naszego redaktora redakcyjnego kolegę Michała Serwińskiego. W ten sposób będziemy mogli razem, wspólnie korzystać z tej aplikacji, a właściwie dzielić maile. Przyda się to na pewno przy organizacji wydarzeń. Dajmy na to, żeby nam się lepiej pracował. Tutaj też oczywiście opcje personalizacji tego, jak ten nasz SmartBox wygląda. Każdy z naszych adresów mailowych podpiętych pod Spark możemy także określić jakimś konkretnym kolorem. Tutaj ustawiamy także podpisy. Możemy tutaj przygotować sobie templatki, czyli szablony. Możemy także zaplanować jakieś maile, jeśli chcemy je wysłać później, jeśli chcemy by aplikacja nam o tym przypomniała konkretnym mailu, bądź możemy coś też po prostu wyciszyć. Snooze, niech sobie to po prostu śpi. Wszelkie opcje, które oferuje nam Spark, możemy wykorzystywać tak naprawdę do woli. Mam nadzieję, że te argumenty albo prezentacja, krótka, bo krótka, czy szczegółowa, może niekoniecznie, ale mam nadzieję, że ta prezentacja pomoże Wam w uporządkowaniu Waszych maili i będziecie mogli dzięki niej podejść do tej aplikacji tak, jak i ja podszedłem do niej, czyli z otwartym umysłem i z taką nadzieją, że może to jest rozwiązaniem, którego szukam, dzięki któremu dostęp do tych maili, ich wysyłanie, odbieranie, szkicowanie często jest. Łatwiejsze po prostu i nie sprawia takiego wielkiego bólu, zwłaszcza jeśli musimy być gdzie indziej, albo co gorsza, musimy być w kilku miejscach naraz.